Jacques Cousteau, Kapitan Nemo czy James Cameron. Z tymi postaciami często kojarzymy temat nurkowania czy łodzi podwodnych. Ale my w naszej własnej historii także mamy pionierów podwodnej żeglugi i to pochodzących z czasów, w których podwodne podróże są ostatnią rzeczą, jakiej byśmy się spodziewali. Z całą pewnością jedną z naszych najbardziej znanych i wybitnych postaci w tej dziedzinie jest Stefan Drzewiecki. Drzewiecki to klasyczny przypadek XIX-wiecznego geniusza. Opuszczanie zajęć szkolnych, a mimo to zaliczanie ich na najwyższych lokatach. Wielostronne zainteresowania i pasja budowania rzeczy zupełnie nowych i rewolucyjnych. Oto pierwsza łódź podwodna skonstruowana przez Stefana Drzewieckiego w roku 1877. Jest tutaj mnóstwo ciekawych i oryginalnych elementów. Napęd łodzi zapewnia siła mięśni nóg operatora. Nad głową znajduje się niewielka kopułka obserwacyjna. Po bokach łodzi mamy otwory i przymocowane do nich wodoszczelne rękawice, do których Drzewiecki ze środka łodzi wkładał ręce, aby w ten sposób móc operować sterami przymocowanymi do ścian na zewnątrz łodzi. Oczywiście pod wodą te rękawice były miażdżone ciśnieniem, więc gdy Drzewiecki chciał z nich skorzystać, musiał podnosić ciśnienie w kabinie aż do wyrównania z zewnętrznym, bo tylko wtedy był w stanie włożyć tam ręce. Łódź Drzewieckiego była więc łodzią o zmiennym ciśnieniu atmosfery. Oprócz tego dysponowała też uzbrojeniem w postaci dwóch min, które operator musiał ręcznie przymocowywać do kadłuba atakowanego statku właśnie za pomocą zewnętrznych rękawic. Podstawowym problemem wszystkich łodzi podwodnych jest pływalność. Są to w zasadzie wielkie bańki powietrza, które w jakiś sposób trzeba zmusić do zanurzania i wynurzania i tylko wtedy, gdy tego chcemy. Można by oczywiście po prostu zabrać na pokład tyle ołowiu, by łódź od razu poszła na dno, ale jest to podróż w jedną stronę. Można by też po zanurzeniu odczepiać taki ciężar, ale to wiąże się z marnotrawstwem balastu. Drzewiecki wsadził więc do łodzi duże zamknięte zbiorniki połączone ze światem zewnętrznym za pomocą zaworu. Gdy łódź znajdowała się na wodzie, wystarczyło otworzyć zawór. Woda wlewała się do zbiornika, a cała łódź uzyskiwała ujemną pływalność. Kiedy Drzewiecki chciał się wynurzyć, otwierał drugi zawór, który wtłaczał do zalanego zbiornika sprężone powietrze i wypychał stamtąd wodę, przez co łódź uzyskiwała pływalność dodatnią. To proste rozwiązanie do dzisiaj stosuje się we wszystkich łodziach podwodnych na świecie. Cofnijmy się dalej w przeszłość do końcówki XVIII wieku i postaci polskiego lekarza wojskowego Jakuba Hoffmana, który na kilka lat przed trzecim rozbiorem Polski opracował plan budowy łodzi podwodnej, za pomocą którego można godzinami pod wodą zostawać i dowolnie tam poruszać się. Niewiele brakowało, a projekt Hoffmana stałby się prawdopodobnie jednym z najgłośniejszych wydarzeń ówczesnego świata, bo Hoffman planował zbudować łódź podwodną i użyć jej do brawurowej akcji odbicia z niewoli Tadeusza Kościuszki, zamkniętego w twierdzy Pietropawłowskiej. Przedłożono w towarzystwie patriotycznym, którego ja byłem członkiem, jakim sposobem można tego szlachetnego męża uwolnić. Pomiędzy wszystkich podanych sposobów żaden mi się nie podobał. Powziąłem więc w sobie ten zamiar wynaleźć sposób, jakim by go z Petersburga pod wodą uprowadzić można. A mechanika w połączeniu z fizyką oraz 3 tygodnie rozmyślania dopomogły mi wynaleźć plan do pewnego rodzaju łodzi, w której można, podług upodobania, pod wodą lub na wodzie, na morzu nawet płynąć, a tym sposobem można by, pomimo wszelkiego prześladowania, niedaleko odległe brzegi szwedzkie osiągnąć. Hoffman nigdy nie zbudował swojej łodzi i nie odbił Kościuszki z niewoli, bo Kościuszkę wcześniej wypuszczono. Ale część źródeł wskazuje, że projekt Hoffmana trafił następnie do Paryża, gdzie zobaczył go Amerykanin Robert Fulton i zbudował łódź bardzo podobną do tej z projektu Hoffmana, również potrafiącą pływać zarówno pod wodą, jak i na wodzie przy użyciu żagla. Fulton nazwał swoją łódź Nautilus, inspirując się powieścią Juliusza Verna, który, co ciekawe, opisując wnętrze łodzi kapitana Nemo, umieścił w jego gabinecie we wnętrzu łodzi portret Tadeusza Kościuszki. Swoją drogą Fulton również próbował zainteresować projektem innego słynnego polityka i przeprowadził pokaz dla samego Napoleona, wysadzając w powietrze testowy statek za pomocą miny, dla której Fulton wymyślił nazwę Torpedo. A wiele lat później, gdy Napoleona zesłano na Wyspę Świętej Heleny, rozważano nawet plan uwolnienia go za pomocą właśnie łodzi podwodnej, opartej o projekt Fultona. Nie jest pewne, czy Fulton rzeczywiście inspirował się projektem Hoffmana, ale znamienne jest to, jak Hoffman zareagował, gdy usłyszał o Nautilusie.
Dwa razy w gazetach wyczytałem, a to, że pewny Fulton w Brest taki statek do zanurzenia zrobił, w którym można się było 2 godziny pod wodą znajdować i pływać w różne strony. Poznałem w obu razach, podług opisu gazety, mój plan, którego wykonanie słusznie się panu Fulton należy. Jednak wynalazku jemu odstąpić nie mogę, zaś każdego czasu i przy każdej okoliczności przeciwko podobnym przywłaszczeniom protestować będę. Nautilusa uznaje się za pierwszą praktyczną łódź podwodną w historii, a za jego projektanta uważa Roberta Fultona. Skafander Klingerta. Cofnijmy się jeszcze dalej na kilka lat przed zbudowaniem łodzi Fultona. Wrocław, ówcześnie Breslau, pogodny czerwcowy dzień roku 1797. Grupka zgromadzonych nad Odrą mieszkańców obserwuje człowieka, który zakłada skonstruowany przez siebie osobliwie wyglądający skafander i ku zdumieniu gapiów wchodzi do rzeki i spokojnie spaceruje po jej dnie. Wynalazcą tym był Karl Klingert, który przeszedł w ten sposób do historii nurkowania i upowszechnił termin skafandra nurkowego. Skafander Klingerta składał się z kostiumu z nieprzemakalnej skóry i metalowego hełmu z wizjerami, podłączonego rurami do rezerwuaru skompresowanego powietrza znajdującego się na powierzchni. Był to prawdopodobnie pierwszy w dziejach kompletny system nurkowy umożliwiający samodzielne zanurzenie pod wodą. Jego pomysł nie był jednak nowy. 80 lat przed nim podobny skafander zaprojektował Francuz Pierre-Rémy de Bive, który wymagał jednak asysty drugiej osoby na powierzchni, która musiała obsługiwać kowalski miech, którym wtłaczałaby powietrze rurami do skafandra pod wodą. Skafander Francuza często wymienia się jako pierwszy w historii strój nurkowy. Czy jednak słusznie? Dochodzimy tutaj do ciekawego momentu, który może poddawać takie twierdzenie w silną wątpliwość, a to za sprawą postaci polskiego szlachcica Krzysztofa Arciszewskiego, który mógł korzystać z podobnego wynalazku już w roku 1625, a więc niemal 100 lat przed projektem Francuza. Sam Arciszewski to postać niezwykle barwna, ale nas interesuje tu tylko jeden z wielu niezwykłych epizodów z życia Arciszewskiego. Mianowicie właśnie rok 1625. Istnieje pewien list świadczący o tym, że niemal 400 lat temu Polak dokonał kilkugodzinnego nurkowania w Morzu Północnym. W korespondencji do księcia Krzysztofa Radziwiłła Arciszewski pisze te oto słowa. Misternym trafunkiem dostało mi się tu nauczyć rzeczy wielce kosztownej i choć to tu woda monarchię swoją ma, w krajach tych niezwyczajny pod wodą sekurę chodzić. Dalej Arciszewski opisuje szczegóły tego podwodnego spaceru, czego doświadczając wszedłem pod szewelingiem w morze i bawiąc się w niem kilka godzin z kompasem natrafiłem sieć rybaczą, z którejem chciał co ryb wyjąć, w czymem się zakłuł o tę rybę, co ją tu Petermanem zowią, rzecz tak jadowitą, że nie wiem jako ją tu jadać śmieją. Kilka nocy spaciem nie mógł i od ciężkich bólów i palenia dobrze mnie oszalał, rękim do półtoru niedziel ruszyć nie mógł i teraz jeszcze tego restigia zostawają, ale nie dbam, kiedym tego dostąpił, czego bym za kilka tysięcy złotych nie dał. Przeanalizujmy sobie ten tekst, bo pada w nim kilka istotnych szczegółów. Określenie pod Scheveningen odnosi się do nadmorskiej wioski Scheveningen w Holandii, która dzisiaj jest dzielnicą Hagi, z której Arciszewski pisał swój list. Scheveningen leży nad Morzem Północnym. Opis zakłucia o Petermana pasuje do ryby zwanej ostroszem, która tam występuje, a którą Holendrzy nazywają właśnie Petermanem. Jej kolce jadowe uwalniają toksynę, wywołują ostry ból, a nawet utratę przytomności. Pod wodą sekurę chodzić wskazuje, że podwodny spacer Arciszewskiego był najwyraźniej bezpieczny i trwał też, jak czytamy dalej, kilka godzin. Jeżeli Arciszewski w tym czasie nie wychodził na powierzchnię, to urządzenie, z którego korzystał, musiało mieć połączenie z powierzchnią, z której wtłaczano mu powietrze w dół. I wreszcie wrażenie, jakie na Arciszewskim wywarło to niezwykłe wydarzenie, sprawiając, że nie żałował nawet odniesionej rany, wielodniowych problemów ze zdrowiem czy kosztów, które poniósł. Jakim sprzętem posłużył się Arciszewski, nie wiadomo, ale użycie przez niego określenia pod wodą chodzić może wskazywać, że był to rodzaj nurkowego skafandra, który dawał mu swobodę pracy nóg. Arciszewski próbował też wyciągać z sieci ryby, co dowodzi, że musiał mieć wolne ręce. Był to więc skafander nurkowy lub coś, co go przypominało. Skafander zbudowany w 1625 roku, co czyni go pierwszym tego typu sprzętem opisanym w historii. Jednak to, jak był zbudowany, w jaki sposób dostarczano mu powietrze i jak wyglądał, pozostaje tajemnicą.
Ale sama idea podwodnych podróży, nawet w czasach Arciszewskiego, nie była wcale nowa i mniej więcej w tym samym czasie w Anglii swą łódź podwodną testował Cornelius Drebbel, pływając nią w wodach Tamizy, a nawet, ku zdumieniu zgromadzonych Londyńczyków, wziął na jej pokład króla Jerzego I, który stał się w ten sposób pierwszym monarchą w dziejach, który pływał łodzią podwodną. Cofając się jeszcze dalej w przeszłość, nie napotkamy już śladów polskich i dotrzemy do samego Leonarda da Vinci i jego szkiców łodzi podwodnej, którą nazwał łodzią do topienia innych łodzi. Da Vinci nie opublikował jednak tej części swych prac właśnie z obawy przed takim ich wykorzystaniem. Ale to już kwestie moralne, z którymi wielu naukowców i wynalazców musiało się w przeszłości zmagać. Przypadek łodzi podwodnych, tak jak przypadki wielu innych odkryć, został wykorzystany zarówno w celach cywilnych, naukowych, jak i wojskowych. A łodzie podwodne noszą dzisiaj ładunki nuklearne, schodzą badać największe głębiny rowów oceanicznych, jak i badają słynne historyczne wraki, czy pomagają archeologom i biologom morskim w odkrywaniu kolejnych tajemnic życia. Są też używane w celach czysto komercyjnych, jak ta łódź Johna Lethbridge'a, który już w XVIII wieku zrozumiał, że na dnie wód zalegają skarby, po które nikt się nie zgłasza, i zbudował sobie opuszczaną na linie beczkę z wizjerem i rękawicami, za pomocą której wyławiał kosztowności z zatopionych wraków, dorabiając się w ten sposób małej fortuny. Czyli robiąc dokładnie to samo, co dzisiejsze firmy zawodowo trudniące się poszukiwaniem skarbów, a toczące potem sądowe bitwy z rządami krajów, do których niegdyś te skarby należały. No i są wreszcie amatorzy. Amatorzy, którzy nawet dzisiaj, jak kiedyś Arciszewski czy Klingert, robią to z samej tylko pasji odkrywania, czy po prostu wybudowania samodzielnie czegoś tak niezwykłego, jak łódź podwodna. Jeżeli macie jeszcze ochotę pozostać w tematach podwodnych, zajrzyjcie do odcinka Fizyka i nurkowanie.